Miejsce 12. Lotus Evija, czyli ekstremalnie szybki elektryk. Ja się strasznie cieszę, że ktoś wpadł na pomysł, żeby znowu ożywić tego nieboszczyka, którym jest Lotus. Zobaczymy, jak się to przyjmie. 3 sekundy do setki, 6 sekund do 200, 9 do 300. 2000 koni? W Lotusie chyba tyle jeszcze nigdy nie było. No ale to jest proste, bo mamy silniki elektryczne i ta elektryka umożliwiła w dzisiejszych czasach budowanie ekstremalnych samochodów, które mają moce niedostępne wcześniej. Cztery silniki. Cztery silniki? Tak, cztery. Po 50 koni na każde koło. Przy takim zapasie mocy w przekraczaniu 300 na godzinę nie przeszkadza mu nawet masa wynosząca prawie tonę 700. To najszybszy, ale też najcięższy Lotus w historii. Nowa koncepcja i nowe podejście Lotusa do samochodu elektrycznego, jak najbardziej tak. Chociaż jest pewna sprzeczność, bo Lotus dla wszystkich miłośników motoryzacji oznacza lekkość. Lotus to lekkość, jakby to tym się najbardziej charakteryzuje. I teraz jak stworzyć lekki samochód elektryczny? Nie wiem. Elektryczna motoryzacja i motoryzacja spalinowa nie będą się zwalczać, tylko to będą, no będą współistnieć to przez długie lata. Spójrzmy jeszcze na jedno. Wyczynowy samochód, kiedy go dobrze przyciśniemy, pali dużo, a ten będzie zużywał dużo energii. No nie wyobrażam sobie, żeby korzystać z 2000 koni i chociaż zbliżyć się do połowy deklarowanego zasięgu przez producenta. To jest nadal wielkie ograniczenie. Gdy tylko powstaną takie mega mocne ładowarki, to ten samochód będzie mógł być naładowany w 100% w 9 minut. Niewątpliwie jest to po prostu pokaz możliwości ze strony Lotusa, a raczej chińskiej firmy, która teraz jest właścicielem tej marki. Natomiast taka jest przyszłość i trzeba się z tym pogodzić. Uważam, że alternatywne napędy elektryczne czy hybrydowe również właśnie w superkarach czy nawet hiperkarach to będzie na porządku dziennym. Czytałem gdzieś, niech sobie przypomnę, że gdy po torze nim będziemy jeździć tak, jak on został stworzony, czyli mocno, to baterie wyładujemy albo w 7 minut, albo w 9. No, także krótka zabawa. Za to, gdy pojeździmy w stylu emerytalnym, akumulator powinien wystarczyć na ponad 400 km. Brzmi nieźle. Pytanie, czy choć raz ktoś uzyska taki wynik. 2000 koni pod prawą nogą jest jak diabeł szepczący do ucha: ciśnij, stary, ciśnij.